Rozmawiamy po zakończonej 29. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Jak pan się podobał laureat festiwalu? To była jednomyślna decyzja jury. Cała piątka jurorów głosowała za tym filmem, żeby dać mu główną nagrodę. Także bardzo się cieszę, że tutaj panowała jednomyślność. Bo to jest film, który chyba dotyka nas bardzo bezpośrednio. To znaczy, on obnaża słabość państwa. To, że my, jeżeli jesteśmy w zagrożeniu, to nie możemy na tym państwie tak bardzo polegać, prawda? A tak jak określili to jurorzy w swoim werdykcie, kiedy państwo śpi, budzi się samoobrona, prawda? Czyli budzą się takie upiory linczu właśnie, no, że sami zaczynamy wymierzać sprawiedliwość i to jest okropne, no bo przekształcamy się w jakiś dziki, bardzo dziki zachód. I dzisiejsza rzeczywistość w tym filmie jest jakoś tak odwzorowana w sposób bardzo bolesny i bardzo taki dotykający nas wszystkich. Jest to dziwny film, to znaczy dziwny, no. Jest to film bardzo trudny do zrealizowania, bo to jest film, który nie ma bohatera. Tam jest bohater zbiorowy. My jesteśmy bohaterem, można powiedzieć, prawda? Jako zbiorowość, jako społeczeństwo jesteśmy bohaterem tego filmu. No ale udało się reżyserowi tego bohatera zbiorowego wykreować i nadać mu taki artystyczny, metaforyczny kształt. To jest jeden z filmów, do których inspiracją była prawdziwa historia. Całą serię mamy takich właśnie rekonstrukcji trochę, bo mamy Ciszę, gdzie przypomniano o tej tragicznej wycieczce licealistów w Tatry na Rysy, licealistów, którzy zginęli pod lawiną. Mamy film Krzysztof, przypominający porwanie Krzysztofa Olewnika. No mamy też film Tadeusza Króla, Zwerbowana miłość, który też jest oparty na autentycznych wydarzeniach z końca lat 80., z końca PRL-u. O czymś to świadczy? Może o tym, że ta niedawna przeszłość nasza no jest jakąś inspiracją dla reżyserów, że chcemy to sobie uporządkować, przypomnieć. Publiczność dobrze reaguje na te filmy. Ja je oglądałem tutaj nie tylko w selekcji, ale również starałem się większość tych filmów oglądać na sali, ponieważ bardzo mnie interesowała reakcja widowni. Te szmery, ta cisza albo czasami wybuchy śmiechu. Prawda? To bardzo pouczające było. I na tych filmach, tych takich tak zwanych historycznych, no, tych takich rekonstrukcjach historycznych, publiczność nieprawdopodobnie emocjonalnie reagowała. Było też bardzo dużo krótkich metraży, bo ponad 70 w tym roku, wyjątkowo dużo. Czy uważa pan, że te krótkie filmy są coraz lepsze, dlatego tyle ich? To jest moja chyba taka największa satysfakcja po tej edycji festiwalu, bo miałem wątpliwości, czy nie za dużo tych filmów wyselekcjonowaliśmy. Aż 73 tytuły. Oczywiście one są różne, bo one są od takich krótkich, szczególnie animowanych filmików 3-minutowych, po filmy 40-minutowe, fabularne, etiudy, takie no, można powiedzieć średni metraż fabularny, czy filmy dokumentalne 30-minutowe często. I bałem się, że to będzie przesyt i że zrobi się z tego taka trochę kakofonia, dlatego że ja uważam, że Festiwal Koszaliński jest takim festiwalem przyjaznym widzowi również, prawda? To znaczy, że można wszystko, co w Koszalinie pokazujemy, obejrzeć. Że to nie jest tak jak na wielu festiwalach, że jest tych sekcji, tych kin, tych projekcji jest tyle, że człowiek ma zawrót głowy i wyjeżdża po festiwalu, oglądając 1/10 produkcji, to znaczy repertuaru festiwalowego. Nie, my tu chcemy, żeby taki zawzięty widz, oczywiście nie musi, ale może obejrzeć sobie wyrobić sobie zdanie na temat, jak wygląda młode polskie kino. I baliśmy się, że tych 73 tytuły to będzie za dużo, ale okazało się po pierwsze, że frekwencja na tej sali w bibliotece, gdzie pokazywaliśmy te filmy krótkie, była fantastyczna. Od
10 rano do późnej nocy sala była wypełniona widzami, młodymi widzami, a po drugie, że to rozmawiam z jurorami też, że oni też nie poczuli się zmęczeni po tych projekcjach. Paweł Łoziński mi dziękował, mówił, że dla niego to też była taka dawka świeżego powietrza, takiego innego kina, które na co dzień nie ogląda. I to jest fajne, dlatego że w tym kinie, chyba nawet bardziej niż w filmie fabularnym, w tym filmie krótkim, widać ten puls młodości i tego, czym ci reżyserzy żyją na co dzień. Dzisiaj też odbyła się debata producent z ludzką twarzą o młodych, kreatywnych producentach, którzy współpracują z reżyserami, a nie są, tak jak kiedyś uważa, nie są ich wrogami. Fantastycznie było na nich patrzeć, naprawdę. To są ludzie, którzy nie czekają, aż ktoś im da pieniądze, aż ktoś ich poprosi, żeby zrobili film, tylko sami wychodzą ze swoją inicjatywą. Bardzo mnie urzekło to, jak jeden z tych młodych producentów mówi: ja mam projekt, tylko teraz szukam scenarzysty, szukam reżysera, potem będę szukał razem z nimi operatora, zrobimy casting i zrobimy film. To jest właśnie ta droga, ta nowa droga, nowa droga do kina, którą oni wytyczają. Ja myślę, że też tak prowadzący to spotkanie, dyrektor Haciński, nawiązał do dawnych zespołów filmowych. Rzeczywiście utrata tych zespołów filmowych spowodowała to, że polscy reżyserzy stali się na 20 lat tacy bezdomni, prawda? Albo rzuceni na ten wolny rynek, do którego nie byli jeszcze przygotowani, albo wpadali często w łapy takich właśnie producentów, którzy szli na skróty i bardziej obchodziło ich obrót gotówki niż obrót myśli, prawda, w tych produkcjach. A teraz widzę, że oni wypełniają miejsce, ci młodzi producenci wypełniają miejsce dawnych zespołów filmowych, stają się partnerami i przyjaciółmi reżyserów, przyjaciółmi twórców. No to jest ten kierunek, który, miejmy nadzieję, zaowocuje zupełnie nowym kształtem, takim europejskim kształtem polskiego kina. Już nim owocuje, ale za kilka lat stanie się to powszechne chyba. Dziękuję bardzo. Dziękuję.